Dobry wieczór, witam wszystkich widzów kanału Kings of Chess na YouTube. Dzisiaj zajmiemy się obroną francuską. Witam Tomek Brodski, witam Szachfos, Igor. Igor, mam nadzieję, dzisiaj będzie grzeczny. Witam wszystkich, którzy do nas tutaj dołączają. Wracamy tutaj do takich systematycznych, mam nadzieję, wykładów. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, to oczywiście będziemy to sobie robić przynajmniej raz w tygodniu. Tytuł dzisiejszego wykładu to właśnie o obronie francuskiej, czyli kruszymy obronę francuską. Może to troszkę przewrotnie brzmi, bo to wcale nie jest takie proste. Obrona francuska to jest jeden z takich głównych debiutów, które tutaj czarne wybierają po posunięciu E4. Natomiast ja bym chciał zaproponować dzisiaj taką ostrzejszą opcję, która jest właśnie wybierana na obronę francuską, bo reagować można w różny sposób. Można reagować w taki sposób rzadszy, ale jednocześnie to też daje mniejsze możliwości. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się takim wariantem, czyli zobaczmy sobie 4 e6, d4, d5 i już tutaj mamy pewien wybór, bo mamy wybór posunięcia E5, mamy wybór posunięcia skoczek D2 i mamy wybór posunięcia skoczek C3. To są trzy takie kontynuacje, które najczęściej są spotykane. Czasami jest tutaj wariant E5-D5, czyli tak zwany wymienny Francuz, ale jeżeli chodzi o wymiennego Francuza, to ja bym to odradzał. Dlatego, że owszem, jest wybierany czasami wtedy, kiedy ktoś chce białymi zremisować, ale zwykle to wcale nie jest takie proste, mimo że jest taka kompletna symetria. Więc jeżeli chodzi o posunięcie ED5, samemu zdarzyło mi się chyba ze dwa razy zagrać ED5, ale to tylko i wyłącznie właśnie w sytuacji, kiedy musiałem zremisować. Natomiast czasami grywam oczywiście obronę francuską też czarnymi. Zdarzyło się też, że zawodnicy mi zagrali ED5. Także jest taka opcja, ale bym raczej sporadycznie z niej korzystał. Jest takie posunięcie jak skoczek C3. To oczywiście jest jeden z głównych wariantów. Dzisiaj się tym posunięciem zajmiemy. Nie ukrywam, że po tym ruchu jest dużo teorii. To jest wariant mocno rozbudowany, w którym czarne mają bardzo dużo różnych możliwości. Jeżeli będziemy chcieli dobrze rozgrywać akurat ten wariant, to niestety czeka nas sporo pracy. Ale później ta praca się może opłacić, więc coś za coś. Jeżeli chodzi o posunięcie skoczek C3, teraz czarne mają tutaj pewien wybór. Przede wszystkim mogą zagrać skoczek F6, mogą zagrać goniec B4 i mogą zagrać DE4. DE4 ostatnio też się zrobiło troszeczkę popularne, dlatego że jest stosunkowo prosty wariant dla czarnych, dosyć solidny, ciężko tam o coś forsownego. Zresztą nawet w topowych partiach można ten wariant zaobserwować. DBE4, między innymi nawet chyba Janek też grywał posunięcie D4. Dzisiaj zajmiemy się ruchem goniec B4, dlatego że na raz raczej to będzie ciężko wszystko zrobić w jednym wykładzie. Postaram się omówić ruch goniec B4. W kolejnym pewnie zajmiemy się ruchem skoczek G6 i może D4. Dlatego, że goniec B4 jest chyba taką najbardziej pryncypialną odpowiedzią. Chodzi o to, że czarne wiążą już tego skoczka i jednocześnie chcą wymusić jakąś reakcję z pionkiem E. Nie zawsze tym pionkiem E musimy zrobić reakcję. Na przykład są takie warianty jak skoczek E2, też rzadszy taki ruch skoczek E2, który chwilowo poświęca pionka, ale tam też raczej czarne się nie muszą jakoś specjalnie obawiać, dlatego ten wariant również jest rzadko grywany przez białe.
Nawet takie posunięcie teraz, jak ED5 występuje, to też jest taka możliwość. Natomiast my będziemy raczej konsekwentni i będziemy szli w tym kierunku, który jest taki najbardziej dynamiczny i daje białym największe szanse na uzyskanie przewagi. To jest posunięcie E5. No czarne w pewien sposób wymusiły to posunięcie, zamykając trochę centrum i teraz będą się chciały skoncentrować przede wszystkim na posunięciu C5 i na atakowaniu centrum. Są tu też inne posunięcia, czasami to jest tylko i wyłącznie zmiana kolejności posunięć, to znaczy na czarne mogą na przykład zagrać skoczek G7, ale to w naszych wariantach kompletnie nic nie zmienia, dojdzie do tych samych pozycji. Głównym takim minusem czarnym w obronie francuskiej, to pewnie wszyscy wiedzą, że to jest białopolowy goniec. Dlaczego on jest minusem? No dlatego, że jak widzimy ta struktura nie pozwala na to, żeby ten goniec się gdzieś wydostał. W porównaniu na przykład do obrony Karokan, no to ten goniec bardzo często jest takim największym minusem w pozycji czarnej. No i to niestety muszą czarne próbować jakoś rozwiązać. Co się dzieje po posunięciu E5? Czarne najczęściej wybierają tutaj posunięcie C5 i tym się również w tym momencie zajmiemy. No i A3. My musimy rozwiązać problem tego związania. Ten król tutaj na E1 jest związany ze skoczkiem, więc musimy to zrobić, żeby czarne określiły się, co zrobić z gońcem. Mogą tutaj czarne odejść gońcem na A5 albo zbić na C3. Są dwie takie możliwości. Goniec A5 jest rzadko ogrywanym ruchem. Powiedzmy sobie, że no obecnie raczej to nie spotyka się tego posunięcia, dlatego że co prawda wydaje się, że czarne w dalszym ciągu wiążą tego króla, ale białe mają tutaj bardzo dobrą odpowiedź. I tym ruchem jest posunięcie B4. I to się wiąże również z ofiarą pionka, tylko taką ofiarą pionka chwilową. To znaczy, jeżeli nastąpi bicie na B4, no załóżmy sobie, to bicie jest słabe, więc nie będziemy musieli się tutaj zbytnio obawiać, że gramy bez pionka, dlatego że będziemy bardzo mieli silną inicjatywę. Gramy skoczek B5, grozi skoczek D6 szach. No raczej to jest jasne. Jeżeli nastąpi B bije A3, no to gramy C3. Dodatkowo jeszcze ten goniec gdzieś na A3 się może pojawić i tam po tej przekątnej hulać. Plus właśnie skoczek D6, gdzie na D6 no to jest bardzo silne pole. Prawdopodobnie w ogóle czarne będą musiały zagrać goniec C7. No ale po goniec C7 no najzwyczajniej w świecie możemy zbić na A3. Jesteśmy bez pionka, no ale to powiedzmy sobie szczerze, no ten pionek nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jest to pionek bandowy w dodatku. No, nawet jeżeli... A może nawet się tak zastanawiam, czy w takiej pozycji nawet nie można by było tak zagrać. Tak mi teraz przyszedł do głowy taki ruch. Też możliwe. Od razu atakujemy tego pionka G7. Zresztą to będzie jakby taki też... taki motyw przewodni w tych wszystkich wariantach, że ten hetman bardzo często będzie wyskakiwał na G4 po to, żeby zaatakować pionka G7, który już jest w tym momencie niebroniony. Więc możemy sobie wybrać. Goniec zaczy tak samo jest dobre. Potem możemy się właśnie zapakować tym skoczkiem na D6. No, jeżeli nawet czarne wymienią tego gońca, będziemy mieli parę gońców, ten czarnopolak no, będzie gigantem. To naprawdę jest duża przewaga białych. To nawet trudno mówić o rekompensacie, to jest duża przewaga białych. Dlatego tutaj sprawa jest dosyć jasna. Mogą czarne nie bić na B4, tylko zbić na D4 pionka. No to jest troszeczkę inna sytuacja, dlatego że my i tak gramy skoczek na B5. Już momencik. Lub hetman G4, są takie dwa ruchy. Albo skoczek B5, albo hetman G4. Tylko tak, ja jak byłem juniorem, to grałem skoczek B5 w tym momencie, dlatego że to jest prostsze rozwiązanie. Skoczek B5 i pogoniec C7, taki ruch jak F4.
Dlatego i jaki jest plan dalej biały? No bardzo prosty plan. Gramy sobie skoczek F3, goniec D3, roszadę. Gońca można na B2 postawić, potem tym skoczkiem bijemy na D4 albo bijemy na C7 i tym skoczkiem na D4. Centrum jest ustabilizowane, co ważne ten pionek jest broniony przez tego pionka. Bardzo ciężko czarnym to rozkruszyć, że tak powiem, ale no... To jest najprostsza reakcja, bo tutaj nie ma jakiejś specjalnej teorii. Jeżeli ktoś chce się tam pobawić w jakąś głębszą teorię, to hetman G4 jest silniejszym ruchem, ale to są bardzo forsowne warianty. Także, no, to mówię, no coś za coś. Czasami te forsowne warianty są, które my musimy znać. Czasem lepiej jest wybrać nawet taką bardziej spokojną kontynuację, gdzie wystarczy samo ustawienie. Także tak. Witam kolejne osoby, które dołączają. Bardzo jest mi miło, że tutaj ze mną jesteście dzisiaj. No i zobaczmy sobie dalej. To jest po posunięciu goniec A5, więc nic się tu strasznego nie dzieje. No i wreszcie następuje ruch goniec bije C3, BC. I to jest jedna z głównych pozycji w obronie francuskiej. Czarne mają tu pewien wybór. I teraz trzeba dobrze tutaj pewną rzecz zrozumieć, bo tutaj mają czarne do wyboru albo skoczek G7, albo hetman C7. To są takie dwie główne kontynuacje. Czasami grają hetman A5, po to, żeby zaatakować pionka C3 szybko. Ja zresztą ten ruch hetman A5 sam grywam. Znaczy, grywam. Trudno powiedzieć, że grywam. No, rozegrałem raptem może dwie partie w tym wariancie. Także tutaj właśnie jest też taka możliwość. Natomiast... Jeżeli chodzi o posunięcie skoczek E7 i hetman C7, czym one się różnią? Bo tak naprawdę zarówno po skoczek E7 gramy hetman G4, jak i po hetman C7 też gramy hetman G4. Więc wydawałoby się, że to nie ma żadnego znaczenia, że to jest tylko i wyłącznie przestawienie kolejności posunięć. No pewne znaczenie ma. Oczywiście może nie mieć, ale pewne znaczenie ma. Jakie ma znaczenie? Znaczenie ma takie, że są dodatkowe możliwości. To znaczy, że jeżeli czarne zagrają na przykład teraz hetman C7, czyli no jeden z takich oczywiście głównych posunięć, to po hetman G4 mają dodatkowo takie posunięcie jak F5. Mogą zagrać skoczek E7 i po hetman bije G7 przejdziemy do głównych wariantów z przestawieniem kolejności posunięć. Czyli, jeszcze raz, jeżeli zagramy teraz skoczek E7, to po hetman G4, jeżeli czarne zagrają teraz ruch hetman C7, to tak jak mówię, w tym momencie nie ma znaczenia, czy myśmy zagrali skoczek E7 najpierw, czy hetman C7. To wychodzi na to samo. Także tutaj akurat wypadku nie ma. Natomiast różnica jest taka, że po skoczek E7 w tym momencie czarne mają dodatkowe możliwości związane z krótką roszadą albo król F8. No, co prawda król F8 nie jest tutaj tak silne, jakby się mogło wydawać. Tutaj akurat w tym wypadku jest to pewien defekt tego ruchu. Jednak mimo wszystko czarne się pozbawiają roszady, ale z drugiej strony zobaczcie, bo tutaj jest problem taki. Po takim ruchu hetman G4, jak hetman G4, zawsze jeżeli nastąpi hetman G4, to czarne mają taki trochę, no, niezbyt dobry wybór. Albo muszą bronić pionka G7, bo ten pionek na G7 już jest atakowany. No, mogą teoretycznie zagrać G6, no, ale to, no, powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli G6 zagrają, no, to tutaj mamy gońca, który penetruje wszystko, dokładnie. Tą pozycję po czarnych polach jest kompletna dominacja, jeżeli chodzi o tę pozycję. Dlatego to, no, posunięcie G6 to tak jakby było takie troszkę samobójstwo pozycyjne. Dlatego... Ruch G6 nie jest tutaj wskazany. Natomiast jaki jest inny wybór? No, albo możemy właśnie oddać pionka, albo możemy zrobić roszadę, albo możemy zagrać król F8. To są trzy takie posunięcia. Tutaj drobna rzecz oczywiście. Zamiast hetman G4 białe też mają inne możliwości, takie troszeczkę bardziej pozycyjne. Mogą zagrać skoczek F3. H4 swojego czasu było bardzo popularne. Idea tego ruchu jest taka, żeby szybko zagrać H5. Wymusić posunięcie H6, a następnie wprowadzić gdzieś tą wieżę do ataku właśnie na pionka G7. To też było możliwe.
dlatego tutaj tu A4 też bodajże można grać. Ja mają wiele możliwości, no ale nie będziemy ich wszystkich omawiać. My skoncentrujemy się na posunięciu hetman G4. Czyli hetman G4, no i jest ten pionek atakowany. No więc załóżmy, że czarne zagrają królew 8. Królew 8, tak jak mówię, no plus jest taki, że nie osłabiam tej pozycji po czarnych polach. A minus tej pozycji jest taki, że no ten król stoi w centrum. Także no coś za coś. No ale dobra, jak w takim razie rozgrywać tę pozycję? Tu też się przydają pewne ogólne zasady, jeżeli chodzi o rozgrywanie pozycji. To znaczy mamy parę gońców. A jeżeli mamy parę gońców, to co trzeba zrobić? Tylko oprócz otwierania pozycji, jeżeli ktoś ma jakąś propozycję. Ja to kilka razy chyba mówiłem na różnego rodzaju wykładach, jak oceniamy siłę pary gońców. Taki najprostszy sposób, najbardziej miarodajny. No, może ktoś ma jakąś propozycję. Drobnym minusem tej pozycji jest to, że no ten hetman teraz na G4 powiedzmy sobie nie najlepiej stoi i troszkę tutaj na C3 i na D4 jest to osłabione. Patrzymy na gońca przeciwnika, patrzymy na swojego gońca, którego nie ma przeciwnik. O. Czyli patrzymy na siłę swojego gońca, którego nie ma przeciwnik. A jeżeli przeciwnik ma, jeżeli przeciwnik nie ma czarnopolowego gońca, to przede wszystkim o sile gońców stanowi goniec, którego nie ma przeciwnik. Czyli w tym wypadku czarnopolowy goniec. Jeżeli my czarnopolaka dobrze uaktywnimy, to na pewno ta pozycja również będzie dobra. Czyli co zagramy? No to myślę, że to jest już chyba prosta sprawa. No goniec G5 owszem, można by było zagrać goniec G5, ale można by było tego gońca jeszcze lepiej postawić. Tylko no nie na jeden ruch, bo to niekoniecznie musi być sytuacja, w której to robimy na jedno posunięcie. No właśnie, A4. Możemy to zagrać dokładnie właśnie A4. Po to, żeby tego gońca sobie pyknąć na A3 i żeby ten goniec po tej diagonali się rozegrał. Bardzo często zresztą ten goniec na A3 się pojawia, dlatego tutaj no warto takie posunięcie A4. Też bywa, że ten, bo ten pionek na A4, on czasami może być słabością. Bywa, że czarne nawet tracą tego pionka, białe tracą nawet tego pionka, ale to też nie ma większego znaczenia, dlatego że w zamian za aktywność. No dobra, ale czarne grają teraz hetman C7 i stwarzają pewną groźbę. Stwarzają groźbę białe, czarne taką groźbę. Bicia i hetman C3 szach. No, dosyć taka nieprzyjemna groźba, tym bardziej, że no nie zagramy teraz goniec A3, No nie zagramy też goniec D2, no bo goniec D2 raczej jest no bezsensowny troszkę. No i po to graliśmy A4, żeby gońca teraz stawiać na D2. No wobec tego co zagrać? No i tutaj jest takie troszeczkę no nieoczywiste posunięcie. Dlatego, że w tym momencie oddajemy, no, skoczek E2 owszem, skoczek F2 owszem, natomiast tylko skoczek E2 jest znowu taki minus, że po skoczek E2 będzie bicie na D4, jak zbijemy pionkiem, to znowu nam pionek na C2 wisi. Możemy szukać potem jakiejś inicjatywy, no ale mimo wszystko, no to jest tak, troszeczkę inaczej będziemy tę pozycję rozgrywać. Gramy tutaj
Zobaczcie, taki ruch hetman D1. Bronimy przede wszystkim pionka C2. Bronimy pionka C2 i teraz w tym wypadku, jeżeli czarne zbiją na D4, bo chyba muszą zbić na D4, tak myślę, to bijemy pionkiem i po hetman C3 szach gra na goniec D2 i po hetman bije D4, no bo po to tak czarne zagrały, gramy skoczek G3. I nagle się okazuje, że tak, król stoi fatalnie, czarne pola mamy tutaj bardzo dobrze opanowane, ten goniec zawsze tam na B4 się gdzieś może pojawić. Goniec szybko pójdzie na D3, zrobimy roszadę. Mamy doskonały rozwój i to wszystko tylko za pionka. Także tutaj w tym wypadku również no, czarne nie stoją zbyt dobrze. Zresztą królew 8 kiedyś było grywane. Ostatnio czarne przestały grać ten wariant, dlatego właśnie, że tutaj jest bardzo silna inicjatywa za tego pionka. No pytanie, czy czarne muszą tak zrobić? No nie muszą tego zrobić, nie muszą brać tego pionka, ale zaraz nastąpi goniec A3 i będzie atakowany gdzieś tam ten król po tej przekątnej. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli tutaj czarne tak nie zagrają, to nie za bardzo mają co zagrać. Natomiast hetman G4 i hetman D1, który wraca, straciliśmy, można powiedzieć, dwa tempa. Ale z drugiej strony czarne zagrały królew 8. Także to też jest strata tempa dosyć istotna i jeszcze tutaj zapychają tą wieżę na H8. Dlatego tak mówię, no można oczywiście zagrać królew 8, ale to posunięcie nie jest zbyt dobre. Wróćmy do tej pozycji po hetman G4 w takim razie. Drugą możliwością, którą mogą tutaj czarne zagrać, to jest krótka roszada. No, owszem. Obroniłem pionka G7 i to jest niewątpliwie plus, ale chyba na tym plusy się kończą. I to też posunięcie, które kiedyś dawniej było grywane dosyć często, natomiast no, teraz już jest znacznie rzadsze, dlatego że białe tutaj mają bardzo dobre możliwości, żeby uzyskać od razu przewagę. I grają goniec D3. Po co goniec D3? No, żeby tego gońca już tutaj ustawić, żeby troszeczkę sprowokować nawet posunięcie C4, bym powiedział. No można by się zastanowić, co jest po posunięciu C4. Ano gramy goniec H6. Wymuszamy ruch skoczek G6, bo teraz nie ma innego. Grozi tutaj, jest podwójnie atakowany ten pionek na G7, więc wymuszamy posunięcie skoczek G6. I teraz oddajemy tego gońca, bo zauważmy jedno. Jeżeli jest taka struktura, no to ten goniec też nie będzie zbyt silną figurą, więc lepiej się jest go pozbyć. Dlatego, że no, po oddaniu tego gońca za skoczka zostaniemy z lepszym układem figur. No teraz jest zasadnicze pytanie, czym zbić na G6? Czy pionkiem F, czy pionkiem H? No bo to jest też ciekawa sprawa. No pytanie, jakbyście na to zareagowali? Czy bijemy pionkiem F, czy bijemy pionkiem H? No jedno tutaj już... I jedno tu posunięcie zdecydowanie jest gorsze. F, tak. Bijemy pionkiem F. Natomiast co by się stało, jeżeli czarne by zabiły pionkiem H? Ktoś ma jakiś pomysł, jak białe będą pruły tę pozycję po biciu pionkiem H. No bo wydaje się, że bijemy pionkiem H, bo pionek F, oczywiście, pionek F ma plus taki, że otwieramy linię F. Natomiast pionek H wydawałoby się, że też jest spoko, no bo do centrum, zgodnie z zasadą, że do centrum. Zgadza się, Bernard. Tak właśnie będziemy robili. Tylko odchodzimy najpierw gońcem. Tym gońcem pewnie sobie odejdziemy na E3, a następnie zagramy H4, H5, otworzymy linię H. No jest pozamiatane. Ta pozycja już to w zasadzie do poddania. Tak trochę. Czy goniec G5? Goniec G5 nie wiadomo, czy goniec G5, bo tam goniec G5 to pod jakieś F6 podchodzimy, więc lepiej sobie od razu tym gońcem zejść gdzieś na E3
W razie, gdyby na przykład nastąpiło, powiedzmy, jakiś hetman A5, to zawsze już mamy król D2. Zobaczcie, że król na D2 będzie świetnie stał, jest całkowicie zabezpieczony przed różnymi groźbami przeciwnika. Więc wręcz idealnie. O, widzę, że goniec G5 tutaj więcej osób proponuje, więc może goniec G5 jest lepszy niż goniec E3. No ale z drugiej strony, czy my musimy... Bo jeżeli zagramy goniec G5, to czarne i tak zagrają hetman A5. Więc tutaj jakiegoś tempa chyba nie zyskujemy, a być może nawet zagram takie posunięcie jak F6 i po posunięciu F6 no jest pewien problem, bo na pewno no chyba nie chcemy tego bić. A może chcemy? A może jest bicie goniec H6? Może też coś takiego być. No w każdym razie bicie pionkiem H jest złe z wielu powodów, więc no nie mogą tutaj tego zrobić. Czarne raczej biją pionkiem F. No i teraz sobie po biciu pionkiem F odchodzimy gońcem. I jaki mamy teraz plan? Mamy tutaj też prosty plan, który będziemy sobie mogli wykorzystać. Zobaczcie, że nie mamy tego gańca, król jest fajnie schowany, król na D2 zawsze będzie dobrze schowany, a my będziemy się mogli przygotować tutaj już do takiego ataku. I tak naprawdę czarne specjalnie żadnej kontry nie mają, no bo gdzie mają tą kontrę robić? Normalnie by chciały otworzyć centrum, natomiast to centrum już jest tutaj całkowicie zamknięte. No ale co teraz zagrać białymi, żeby się jakoś dorwać do tego czarnego? Zdecydowanie tak. H4, H5, tak samo gramy. H4, H5, czyli zagramy H4, H5 i będziemy próbowali tego króla właśnie też w taki sposób dorwać. No tutaj może być pewne, może być jakieś takie... czarne mogą na przykład zagrać tak, po to, żeby po H4 zagrać H6. I w taki sposób się tutaj troszkę blokować tę pozycję. I po H5, żeby zrobić taką mijankę. Dlatego jeśli coś takiego nastąpi, to my możemy sobie w tym momencie tego skoczka przez H3 na F4 postawić i ten skoczek będzie atakował tego pionka schowego na G6. I tu wydaje mi się, że białe mają przewagę. To nawet nie tak, że tutaj już coś, jakaś jest wygrana czy coś, natomiast jest duża przewaga i jest taka stabilna przewaga, więc nawet jeżeli nic się nie uda od razu zrobić, to i tak to będziemy na pewno sobie tutaj, pod nasze dyktando to będzie ta pozycja. Można nawet zagrać coś takiego, że tak i po H5, G5 zagrać F4. Czy w ogóle najpierw H5, potem skoczek H3, F4 i po biciu na F4 na przykład skoczek F4, ten skoczek później tam na G6 się też wpakuje, więc jest wiele możliwości. No ta pozycja tak troszeczkę bez żadnych perspektyw. Dlatego wiele osób się tu boi posunięcia C4, dlatego posunięcia C4 się nie ma co bać. Witam Cię Błażej, witam Mikady, witam Łukasz, witam kolejne osoby, które tutaj z nami są. Oczywiście całe dzisiejsze nagranie będzie dostępne na naszym kanale, więc jeżeli ktoś dzisiaj nie da rady obejrzeć całości, to będzie sobie mógł oczywiście obejrzeć później. Dodatkowo w zasadzie nie wiem co dodatkowo. Nie, no nic nie ma dodatkowego. Można po prostu go obejrzeć. Dobra. Wróćmy w takim razie do czy wieża F5 tam zamiast H6? No można było wieża F5, ale to i tak wtedy będziemy mogli, no to wtedy byśmy musieli odejść. No dobre pytanie, wróćmy na momencik jeszcze do tej pozycji po goniec D3, bo tu pytanie jest dosyć istotne. Czy po posunięciu H4, czarne by mogły na przykład jakieś hetmany E8, H4 i wieża F5. No tak, można by zagrać wieża F5 na pewno. No to wtedy musimy wrócić tym hetmanem i ewentualnie przygotować się do posunięcia G4. No to też jest taka możliwość. Także... No, tak jak mówię, ten wariant nie jest grywany zbyt często, dlatego że ma już tutaj słabą reputację.
Jest to taka możliwość też, i to by było po posunięciu C4, tak jak mówię, czasami się boimy, że ktoś zagra C4, stracimy tempo, albo tym gońcem trzeba odejść. Nawet gdybyśmy stracili tempo, gdybyśmy musieli tym gońcem odejść, to zamknięcie centrum zwykle jest dla nas korzystne. Kiedy jest niekorzystne? Jest jedna sytuacja tylko, kiedy może być niekorzystne. Kiedy goniec na przykład stanąłby na A4 i zablokował tego pionka na A3, dlatego że z tym gońcem na C8, na C1 byśmy mieli pewien problem. No to może jest jedyna sytuacja, gdzie faktycznie byłby pewien problem z tą pozycją. No, ale w innych wypadkach C4 się kompletnie nie boimy. Więc załóżmy, że czarne sobie zagrają tutaj skoczek, takie posunięcie jak skoczek z B na C6. Wygląda logicznie, atakuje podwójnie tego pionka na D4, jakieś tam groźby stwarzam. I tu jest ciekawa kontynuacja, gramy ruch goniec G5. I znowu teraz pytanie, czy czarne mogą zagrać C4. To jest właśnie idea związana między innymi z tym ruchem goniec G5. Można czy nie można? Jak myślicie? Tu jest ładna teraz gra dla białych. Dzięki za 60 łapek w górę. Jednocześnie też zapraszam do tego, do kontynuowania, bo tak się zapatrzyłem na propozycję posunięcia po ruchu C4, ale zapraszam do subskrypcji naszego kanału, tam zaznaczyć od razu można dzwoneczek, dlatego że no pewnie się będziemy się częściej jakoś, przynajmniej te materiały pewnie będą częstsze niż do tej pory. A jeżeli będzie subskrypcja, to oczywiście dla nas też to jest ważne, zwiększają się wtedy zasięgi materiałów, które tutaj są. Kciuki w górę oczywiście też zwiększają te zasięgi, pozycjonowanie na YouTube i tak dalej, więc no to są wszystko ważne sprawy. Jeżeli Wam się podoba tutaj, co się dzieje, to oczywiście zostawcie ten kciuk. Jeśli ich będzie jak zwykle powyżej 150, no to pewnie jeszcze w tym tygodniu zrobimy kolejny wykład. Nie wiem, czy to będzie druga część francuskiej, czy może coś sobie pogramy, czy może ja w końcu zagram jakiś turniej, no nie wiem. Goniec bije H7. Macie tutaj taką propozycję, jak goniec bije H7. Tylko ja mam pytanie, jeśli goniec bije H7, to jaki to jest plan? Bo oprócz tego, że oddaliśmy gońca, to co się dzieje? Można zbić na H7, bo zawsze wygląda bardzo atrakcyjnie bić na H7. Tylko pytanie, po co? Czy oddanie tego gońca nam tu coś załatwiło? Natomiast drugą propozycją było posunięcie goniec F6. I zobaczcie, goniec F6 jest fajny. Bo teraz po to zagraliśmy goniec G5, żeby tego hetmana związać. Ten goniec wiąże tutaj hetmana i wymuszamy posunięcie G6. No jak wymuszamy posunięcie G6, to zwykle to się kończy jakimś matem na G7. No pytanie, czy od razu, czy jeszcze coś po drodze zrobimy. No, hetman G5 gramy tutaj. Gramy hetman. Hetman G5. Hetman G5 jest oczywiście z pewnym planem, dosyć jasnym, żeby zagrać tu i dać mata. No dobra, jeżeli tak, to ja mam pytanie w takim razie, a co by było, gdyby czarne zbiły po prostu tutaj gońca za darmo? No bo jeżeli chodzi o to, że jeżeli teraz zagramy hetman tu, to nam dziabnie skoczek F5, atakuje hetmana i wtedy się nie boi tutaj tego związania. No właśnie, dokładnie tak. Teraz gramy G4. I się okazuje, że czarne nie mają dobrej jakiejś obrony przed ruchem hetman H6. W ogóle zresztą posunięcie C4 po prostu przegrywa w tym momencie. No więc to są takie niuanse, gdzie jedno niedokładne posunięcie może od razu przegrać. No i ta pozycja ogólnie rzecz biorąc jest nieprzyjemna, no bo jeżeli nie można zagrać C4, trzeba pewnie zagrać jakiś hetman A5 albo coś w tym stylu. No i to powiedzmy sobie szczerze,
nie jest zbyt dobre. No hetman A5, znaczy pewnie jedyne, tylko że teraz już bierzemy, no najpierw rozwiniemy oczywiście figurę na E2, obronimy tego pionka na C3 i znowu posunięcie C4. Co można powiedzieć o ruchu C4? Jak myślicie? Co teraz zagrać na C4? Ciągle to C4 gdzieś nam się obraca, nam się. Jest tutaj w kręgu zainteresowań białego. No, ale czy w tym wypadku C4 jest dobre? Czy może jednak znowu jest słabe? O właśnie. O właśnie. Goniec H7. Goniec H7. Hetman król H7. A teraz mam taką drobną rzecz. Czy najpierw zbić na E7 i potem zagrać H4? Czy najpierw zagrać H4, hetman H4 szach i potem zbić na E7? Czy to nie ma żadnego znaczenia? Pewne drobne znaczenie ma, powiem wam. Bo w takiej sytuacji lepiej jest zbić na E7 od razu. Jeżeli ktoś chciał tak zagrać, to było to lepsze rozwiązanie. Tak, dlatego że w tym momencie król stoi na H7, w dalszym ciągu jest zagrożony różnymi szachami. Natomiast jeżeli byśmy najpierw zagrali hetman H4, to po król G8, po goniec zbije E7, on nie musi być na E7, zagra wieża E8. Jeśli zbije na E7, to zbijemy hetmanem, będzie ta sama pozycja, co wcześniej, gdybyśmy od razu zbili na E7. Natomiast po wieża E8 musimy tym gońcem gdzieś iść. No, co prawda pewnie to też by było dobre dla białych, ale to w takiej sytuacji myślę, że lepiej zabić na E7. Jeśli teraz zagra goniec, jeśli zagra wieża E8 teraz, my zawsze możemy dać szacha, a może damy tu szacha. Może będzie lepiej na H5. Dlatego lepiej zabić gońcem na E7 od razu. No dobra, czyli w takim razie nie zagra, tak? No ma jeszcze taką możliwość jak CD. No i tutaj akurat po posunięciu CD będziemy też walczyć o inicjatywę, tylko troszkę inaczej. No, co tu zagrać? Gramy F4, dlatego że pionek G5 jest ważny. I jeśli nastąpi bicie na C3, to zobaczcie na tą pozycję. Roszada. I teraz co się dzieje? Mamy dwa pionki mniej. To niewątpliwie jest tutaj dosyć oczywiste i to łatwo policzyć. Natomiast co mamy w zamian za te dwa pionki? Czy nic nie mamy? Bo jak nic nie mamy, to nie będziemy to musimy zmienić wariant. Troszkę mamy, tylko pytanie właśnie, jak ewentualnie to dalej tutaj białymi rozgrywać. No tak, Marcin, być może damy zaraz mata, natomiast jakbyś to miał technicznie jakoś wskazać, ten plan, który daje mata, to co zagramy? Możesz ewentualnie to tak jak w tych partiach starych mistrzów zapowiedzieć mata, nie wiem, w 12. Tak, wieża F3. Wieża F3 może być tu bardzo nieprzyjemnym takim planem. Może najpierw nawet hetman H5, wieża F3, wieża H3, wieża G3. Zobaczcie, te wszystkie figury są wycelowane w tego biednego króla. Skoczek się gdzieś jeszcze może przypadkowo pojawić, natomiast no co czarne, mają dwa pionki i to jest ich jedyny powód do zadowolenia. Innych nie ma. Tak, jest posunięcie czarnych. To co tutaj czarne mają zagrać, bo tutaj jest sporo gruźb jest, natomiast w pozycji to nic nie zmienia, że posunięcie mają czarne. My i tak będziemy przestawiali tą wieżę na F3, H3 po to, żeby się ta wieża tam gdzieś
dobrze do tego króla przyczaiła. Także to, że mają czarne posunięcie, nic tu nie zmienia w tej pozycji. Mogą zagrać skoczek G6, no okej. Okay. Mogą zagrać skoczek G6, zagramy sobie hetman H5. Już przytrzymujemy na tej przekątnej tego skoczka. No a ten plan związany właśnie z wieża H3 i atakiem na tego podwójnie, na tego pionka praktycznie kończy, bo zawsze jeżeli nastąpi H6, no to w ciemno rąbiemy na H6 i się niczym nie przejmujemy. Musi być dobre. To biorę to na siebie. Jakby ktoś coś gdzieś wam kiedyś powiedział, to biorę to na siebie. Goniec bije H6, można w ciemno grać i to na pewno wygrywa. No dobra, czyli mamy to tą roszadę, mamy to królew 8 i jeszcze po posunięciu skoczek G7 jest hetman C7, no ale to sobie przejdziemy w takim razie do głównych wariantów, czyli BC, powiedzmy hetman C7, hetman G4 i skoczek G7. Czyli analogicznie jakby było najpierw skoczek G7, hetman G4, hetman C7, doszłoby do tego samego. Tutaj czarne podejmują troszkę rękawice, znaczy i idą w dosyć takie pozycje forsowne. Hetman G7, bijemy, no zresztą musimy tego pionka bić. Wieża G8, hetman bije H7. No i załóżmy, że CD. No CD jest tutaj posunięciem, które od razu stwarza groźbę. Hetman bije C3, jest wieża król. Tu trzeba sobie to jakoś zabezpieczyć. Jednocześnie też wisi pionek na E5. Także tutaj czarne takie groźby tutaj stworzyły. Co my możemy zrobić? No przede wszystkim musimy obronić pionka C3, żeby tutaj nie było hetman bije C3, żebyśmy wieży nie stracili. Więc gramy ruch skoczek E2. No i teraz mogłoby się wydawać, że ruch hetman bije E5 jest dobry. Czy jest faktycznie dobry hetman bije E5? Jak myślicie? Pewnie nie, bo nie jest to główne posunięcie. Tak, Marcin, tam w tamtej pozycji król H1 mogłeś dać, ale nie musiałeś. Dlatego, że no, król H1 gramy wtedy, kiedy gdzieś tam ten szach wtrącony może być dla nas zagrożeniem. To musimy zawsze ocenić, czy jest dla nas zagrożeniem, czy nie. No i co my tu teraz zagramy? Po posunięciu hetman bije E5. Tak, najprostsze, czasami najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne. C bije D. Hetman musi gdzieś odejść, obojętnie gdzie on sobie tam odejdzie, czy odejdzie na, no pewnie odejdzie na F6. No i teraz się możemy zastanowić. Możemy zagrać H4, możemy zagrać goniec F4. No możemy tutaj różne rzeczy. Mamy pionka więcej przede wszystkim i mamy zabezpieczonego króla. No więc to na pewno nie jest to, co czarne by chciały uzyskać w tej pozycji. Dlatego zamiast ruchu hetman bije E5, który jest słaby. Czarne grają skoczek BC6. Czy teraz możemy bić na D4? Nie możemy bić na D4, bo jeżeli nastąpi bicie na D4, to po skoczek bije D4, nastąpi skoczek bije D4 i znowu hetman bije hetman C3 szach, znowu tracimy wieżę. Dlatego przede wszystkim zabezpieczamy pionka F4, ten pionek dla nas jest bardzo cenny. Dzięki Antek Radzimski za donata w wysokości 11 zł i 99 groszy. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Jak rozumiem, pewnie ci się to podoba, co my tu robimy. A znaczy, co ja robię. Znaczy, wy też robicie. Robimy to wspólnie w sumie. No i dobra. Zobaczmy sobie, co w takim razie dalej. Ten pionek na E5 musi być obroniony, dlatego właśnie białe grają posunięcie F4. I po F4 no, można zagrać czarnymi goniec D7. Niekoniecznie musimy bić od razu na C3, ale też bicie na C3 można zrobić od razu. Więc to jest tutaj pewien wybór, ale ten wybór nic nie zmienia, bo i tak jest to samo. Więc to jest taki wybór, który nie jest wyborem. Znaczy rozumiecie, o co mi chodzi. Tak? Zobaczmy sobie w takim razie D bije C. Dzięki Jarek za pozdrowienia, dzięki Chili Shot Orbitus za miłe słowa. I co po DC3? No po DC3 to jest w ogóle jedna z głównych pozycji. Ona kiedyś była bardzo rozpracowywana. Tu się ciągnął wielki spór teoretyczny. Jak tę pozycję ocenić? Kto tu stoi lepiej? Te oceny się często zmieniały, bo ludzie analizowali. Potem weszły silniki. I teraz w ogóle już wszystko to się coś tutaj dzieje. No i różnie tutaj. Dawno temu grywali hetman D3.
Hetman D3 to było takie posunięcie, żeby skonsolidować tę pozycję, bo po co mamy tam hetmana trzymać? No i okej, okay, hetman D3 jest ruch, który tutaj jest możliwy, ale jest tutaj posunięcie, które na pewno stwarza dużo więcej problemów czarnym i tym posunięciem się tu zajmiemy. Czy ktoś podejmie się tego, żeby to posunięcie tutaj ewentualnie jakoś wskazać? Nawet, no, znaczy niektóre osoby oczywiście mogą tutaj znać nawet tą pozycję, ale nawet jeśli nie, no to może akurat ktoś trafi. Dodam tylko dla ułatwienia, że jest to posunięcie, które Alpha Zero tutaj no, w ciemno by zagrał. No właśnie. H4. Znak czasów. Ale H4 akurat w tym wypadku jest bardzo silnym posunięciem. I to w ogóle według mnie to posunięcie H4 diametralnie zmienia tutaj ten wariant i ocenę tego wariantu. Moim zdaniem po posunięciu H4 po prostu białe osiągają przewagę. Aczkolwiek jeżeli byśmy to sprawdzali wszystko, znaczy ja sprawdzałem wszystko z silnikiem, ale tutaj mamy, są takie forsowne warianty, że to na pewno wszystkiego tutaj nie popatrzymy. Natomiast, żeby się skoncentrować, po co gramy H4? H4 gramy są dosyć tutaj typowe idee związane z ruchem H4, to przede wszystkim. No oczywiście najbardziej prymitywna idea to jest zasuwanie pionkiem H. To jest sprawa prosta. Natomiast są też inne idee. Jest czasami tu taki ruch jak wieża H3. Ta wieża na H3 po pierwsze może atakować tego pionka na C3. Po drugie, wieża na H3 czasami idzie na G3 po to, żeby wymienić tę wieżę. I jeżeli my czarne wymieniam na G3, no to ten skoczek się może tutaj zaraz przedostać gdzieś albo na F6, albo gdzieś indziej. Zresztą no, ten hetman jeszcze atakuje dodatkowo tego pionka. Marcin, można brać pionka, tylko że słuchajcie, ok, jest takie pytanie, czy tego pionka można bić. No można tego pionka, zresztą jak hetman wróci, to i tak tego pionka można wziąć, tylko że ten pionek nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jeżeli czarne się kiedykolwiek zdecydują bronić tego pionka przez D4, no to od razu puszczają pole E4 i ten skoczek właśnie czasami wtedy może przez E4 pojawić się po tych dziurach. Tu trzeba pamiętać, że czarne są bez czarnopolaka. Jeżeli ja dorwę się do tych czarnych pól, no to będzie koniec partii. Można tam kombinować w różny sposób. Dlatego tak jak mówię, pionka C3 można zabrać, tylko że ten pionek nam nie ucieknie tak naprawdę. A nawet jak nam ucieknie, no to też nic nie stanie. Dlatego, że dzięki temu, że tego pionka czarne pobronią, to zyskamy dużo więcej innych pozycyjnych spraw. Dlatego mówię, no to posunięcie H4 jest groźne dla czarnych. I to trzeba w ogóle, no ja widziałem taką partię, nie pamiętam jak ona dokładnie szła, ale widziałem coś takiego, że ten pionek doszedł tu. Tam się czarne jakoś bawiły z jakimiś rzeczami. Gdzieś tam zagrały jakieś D4 chyba. Gdzieś tam hetmana przestawiły na A5 czy gdzieś, czy na B6, już nie pamiętam. I przy pionku na H7 nastąpił hetman G8, H7 i był koniec partii. I to w długiej partii. No. Co prawda no pewnie teraz już, teraz by to pewnie nie przeszło, ale no niemniej jednak jakaś groźba też przy okazji jest stworzona. No i dobra, to w takim razie po posunięciu H4 co mają zagrać czarne? No myślę, że czarne mają, przede wszystkim mają czarne dwie możliwości. Mają ruch albo goniec D7, albo ruch B6. Moim zdaniem B6 raczej no rzadko ogrywany. Nawet z punktu widzenia praktycznego, no to każdy będzie chciał tu zrobić szybko długą roszadę, bo tak czarne muszą grać, zrobić długą roszadę, żeby uruchomić drugą wieżę, żeby tu się jakoś po prostu gdzieś, no, zrobić jakąkolwiek kontrę związaną z tym hetmanem na H7. To jest jedyna szansa. Natomiast oczywiście drugim ruchem jest B6. Po B6 gramy wieża H3. Czyli tak jak właśnie tutaj wcześniej mówiliśmy, ta wieża bardzo często przez H3 się tam przestawia. No ale zobaczmy sobie goniec D7. Bo goniec D7 tutaj powiedzmy sobie, że jest częściej. No idziemy pionkiem. No jak mamy, to idziemy. I długa roszada.
No i teraz takie pytanie, czy ja mogę wziąć pionka na F7, bo tak wygląda ten pionek atrakcyjnie, tylko czy ja go mogę zabrać w tym momencie? Bo jeśli bym mógł zabrać pionka za darmo i nie ponieść za to żadnych konsekwencji, to go oczywiście bierzemy. Dzięki za 80 kciuków. Bardzo mi miło z tego powodu jest, że tutaj Wam się podoba to, co tutaj robimy. Aktualnie ja, ale pewnie wkrótce też i Zbyszek się tu czasami pojawi. Mam nadzieję, przynajmniej jakieś takie plany są. Także fajnie, fajnie to wszystko. Mam nadzieję, zacznie się znowu kręcić. Tak, ten pionek tutaj na F7 zdecydowanie czasami jest takim zatrutym pionkiem i wygląda troszkę jak padlina. Ale czy w tym wypadku na pewno jest? No zobaczmy sobie. No właśnie, to jest pytanie zasadnicze. Czy nie stracimy hetmana? Czy ten hetman gdzieś się nam nie zapląta? No może nam się zaplątać. Wtedy będziemy mieli przerąbane. Nie, to Marcin, tu nie chodzi o to, że my otwieramy linię do ataku, bo my mamy te... Zobaczcie, że my te pionki mamy dobrze bronione. Skoczek jest broniony, skoczek broni pionka, goniec broni pionka, a ta wieża broni tego pionka, więc tak naprawdę to chyba mamy tutaj dosyć duży komfort, jeżeli chodzi o białe i jeżeli chodzi o obronę tych pionków. Natomiast, no, tak jak tutaj sami powiedzieliście, jest problem z tym hetmanem, znaczy może być problem z hetmanem, nie musi. No, pytanie, czy długa roszada czarnych jest błędem, który oddaje pionka na F7, no i to czasami trzeba decyzję jakąś podjąć. No tak, Zbychu tutaj przed piątkiem jest ważne. Ważne, żeby tutaj się dobrze do tego przygotować piątku. Nie, chyba. Słuchaj, ale nie, no Zbyszek akurat, jeżeli chodzi o Zbyszka, to francuską grywał. Tylko z tym DE4, to co na początku mówiłem, czyli trzecim ruchu bicie na E4. To nawet taka dosyć śmieszna historia jest z tym wariantem, bo kiedyś na Ekstralidze Czeskiej właśnie przygotowaliśmy się razem ze Zbyszkiem, znaczy inaczej. Kamil Mitoń nas przygotował czarnymi na właśnie, no i na to takich zawodników bardzo silnych, bo ja wtedy grałem z Dawidem Nawarą czarnymi, a Zbyszek grał ze Zbynkiem Hraczem czarnymi, także no to byli zawodnicy, a my obaj czarnymi, więc tam dobrze zrobienie jednego punkta z tych dwóch partii, no to by była super sprawa. I no i Kamil nas przygotował. Przygotowanie trwało generalnie jakieś 3 minuty. Ale co ciekawe, przyniosło jeden punkt z tych dwóch partii, to znaczy dwa remisy. A obaj cierpieliśmy troszkę w tym debiucie, ale były dwa remisy. No i co tutaj wykombinowaliście? Wieża z D na F8 i skoczek F5, tak? Czyli wieża DF8, muszę zagrać hetman H7, no i właśnie, skoczek F5 i jest kicha. No to w ogóle tu, jeśli czarnymi tego nie wygram, to mogę co najmniej powtarzać. Ale prawdopodobnie ten hetman się stąd nie wydostanie. Także no to nie polecałbym tego. No dobrze, H6 można, tylko że ten hetman i tak nie wychodzi z H7. Ja mogę się zastanowić, bo na przykład po posunięciu H6 zagram sobie skoczek E7, zabiorę pole G6, żeby ten hetman nie mógł wyjść, z ideą później wieża H8. Nie wydostanę się. No dobra, jedźmy dalej w takim razie, czyli po posunięciu tego pionka na F7 oczywiście zabrać nie możemy.
Musimy tutaj spadać tym hetmanem, on tam swoje zrobił, wyczyścił to skrzydło królewskie, więc musimy uciekać tym hetmanem i hetman sobie idzie na D3. No i teraz jest tak. Mamy tu takie możliwości. Albo czarne mogą zagrać skoczek F5, to jest grywane. Albo czarne mogą zagrać tutaj ostrzejsze posunięcie i zagrać D4. No i teraz znowu mamy po D4 pewien dylemat. Czy my chcemy bić tego pionka na D4? Bo teoretycznie możemy zbić tego pionka. Jakbyśmy się uparli, no to teoretycznie możemy zbić pionka, tylko czy chcemy to zrobić? Dlatego, że jak zbijemy tego pionka, no to troszkę te figury mogą się zaraz, te, które nie grają, one się mogą wszystkie szybko uaktywnić. Szczerze mówiąc, tego pionka chyba nie chcemy zbić. To nie wygląda najlepiej. Nie, bardzo często po prostu, nawet jak nie jesteśmy pewni, to coś, co nie wygląda dobrze i coś, co wzbudza w nas odrazę, to raczej tego nie robimy. Chociaż czasami nie wiemy czemu, ale i tak tego nie robimy, no bo jest odrażające. Więc tak jak to bicie tego pionka, no jest w pewien sposób nas odpycha. Więc w tym wypadku lepiej tego nie robić i zająć się tym, gdzie mamy tutaj swoje plusy, czyli posunięcie H6. H6 to posunięcie wiąże tutaj te figury. Idealnie by było, gdybyśmy w ogóle zagrali G4, G5. To by było coś. No i po H6, no co mogą zagrać czarne? No, nie wiem, czarne mogą zagrać jakiś ruch hetman B6, bronić pionka, tylko że tak jak mówię, nawet zagrając D4 i broniąc tego pionka na C3, to nic tu nie zmienia. Dlatego no, hetman B6 mogę grać, ale my gramy swoje, zobaczcie. H7, przepraszam, wieża H8 i jako że zwolnione zostało pole E4, ten skoczek sobie zaraz dziabnie tutaj na E4. No i tę pozycję tutaj już całkowicie zdominuje. A pionek na H7 jest bezpieczny. Tego pionka, co do tego pionka nie musimy się tutaj obawiać. On jest dobrze broniony. Zobaczcie też na taką pozycję pewną tutaj tych figur. Myślę, że dla Zbyszka ta pozycja atrakcyjna by była. Zobaczcie, stoją te figury tutaj wszystkie, a jednocześnie białe mają dużą przewagę. Czyli coś, co na pewno by było tutaj jakimś atrakcyjnym rozwiązaniem. A duża dynamika jednocześnie też jest w pozycji. To też jest taka sytuacja. Dobra, zaraz sobie jeszcze zobaczymy szybciutko ruch skoczek F5 i z grubsza na ten wariant goniec B4 będziemy mieli z głowy. Ja przypomnę jedną rzecz, znaczy może nie przypomnę, a może raczej ogłoszę, no już pewnie zostało ogłoszone, że można się zapisywać do klubu Kings of Chess Kraków, który tydzień temu powstał, gdzie prezesem jest Zbyszek, ja jestem wiceprezesem i pewnie wspólnie będziemy prowadzić ten klub. Plany są bardzo, bardzo, bardzo zaawansowane co do tego klubu. Na pewno, jeżeli będziecie mieli taką ochotę, można to zrobić. Pewne bonusy będą związane właśnie z członkostwem w tym klubie. Także no, C-Kultura, tak. No, ja tylko to, co mówiłem, to słyszałem, że była. Ja nigdy tam nie byłem. Więc jeżeli być może nawet będzie klimat do tego, żeby zrobić jakieś takie miejsce w Krakowie, faktycznie taką klasyczną kawiarnię szachową, gdzie można przyjść, tamtego będą przychodzili starzy mistrzowie albo młodzi mistrzowie, obojętne, gdzie będzie można pograć w szachy, posłuchać czasem różnych opowieści. No, fajne takie miejsce, zresztą no, kiedyś takie miejsca bywały. Także nie, no Robert, nie wierzę. Na pewno Zbyszek nie chciał tylko młodych, bo te drzwi są otwarte dla wszystkich. Absolutnie każda osoba jest zwitana przez nas.
z dużą życzliwością i nie ma to, nie ma żadnych ograniczeń. Ktoś zagra, ktoś gra rok, może zgłosić, jak chcesz. Kto grałeś pół roku, ktoś gra zawodowcem, też możesz. Tak jest, starzy, nierokujący, emeryci, wszyscy. Także słuchajcie, zachęcam. Oczywiście, jeżeli tylko i wyłącznie będziecie oglądać nasze materiały, brać udział, to też tak można, natomiast pewnie jakieś bonusiki będą. Karol, zgadzam się z Tobą. Chaos jest na razie straszny na stronie, ale pracujemy nad tym, także ona będzie się stopniowo polepszać. Mamy tutaj fachowca jednego na Discordzie. Przy okazji, jeżeli ktoś chce właśnie na Discorda gdzieś do nas wbić, można przez ten link wejść na naszego Discorda. Tam również są dodatkowe jakieś wykłady darmowe. Inne rzeczy można podyskutować. Nawet nie będę Wam mówił, o czym się tam rozmawia, bo to nawet człowiek nie zdaje. Nawet nie byłbym w stanie sobie wyobrazić tego, że na Discordzie gdzieś tam szachowym można różnego rodzaju tematykę poruszać zupełnie abstrakcyjną. Także okej. No dobra, wróćmy w takim razie. Dzięki też za 92 łapki. Zachęcam do tego, żeby ich tam jeszcze zostawić troszeczkę, jak się podoba tutaj to, co się dzieje, dlatego że, tak jak mówię, 150 to gdzieś jest taki bodziec dla mnie, żeby w tym tygodniu jeszcze zrobić. Jeżeli nie będzie 150, no to trudno, to zrobimy w przyszłym tygodniu. I my tu wracamy do ruchu Hetman D3. Tam, gdzie było posunięcie właśnie D4, że czarne się gdzieś tutaj tak troszeczkę tę pozycję próbują tego pionka pobronić. Natomiast obrona tego pionka, no mówię to nie ma żadnego znaczenia. Tak, jeżeli ktoś by wpakował się na nasz Discord, to też nie zapomnijcie o zaznaczeniu ptaszka. Jakkolwiek by to brzmiało. I po hetman D3, drugim posunięciem, które tutaj mogą czarne zagrać, to jest na przykład skoczek F5. No, skoczek F5 jest bardzo logiczne posunięcie, bym powiedział. Ja w ogóle taką partię grałem. Też takim się zawodnikiem 2500, już nie pamiętam. Gdzieś na Exceli ze czeskiej białymi. I właśnie zagrał mi skoczek G5. Teraz gramy wieża B1. Po co taki ruch jak wieża B1? O, może w ogóle ktoś by zastanowił się, dlaczego białe zagrały wieża B1? Wygląda bez sensu. No bo mamy tutaj tego króla, który stoi w centrum. Mamy te nierozwinięte figury, a my gramy wieża B1, który nie stwarza żadnego zagrożenia na tym królu czarnym. No więc po co taki ruch? Czemu pionka na C3 nie bijemy? Mamy tu tyle różnych ciekawych posunięć, a my gramy wieża B1. Wygląda kompletnie jakoś nieideowo. No żeby wejść na półotwartą linię, owszem, tylko no co, no. Chodzi o to w tym wszystkim, że wieża na B1 się przyda z dwóch powodów. Po pierwsze, zabezpiecza pole B5, bo czasami się może zdarzyć tak, że gdzieś tam ten hetman idzie, czy skoczek idzie, potem na C4 i gdzieś później goniec tam wyskoczy na pole B5, gdzieś będzie tutaj szantażował troszeczkę tego hetmana. To jest jedna możliwość. A druga możliwość jest taka, że zabiera... Przepraszam, to przypadkowo. Druga możliwość jest też taka, że zabiera... Znaczy możliwość. Drugi cel jest taki, że zabiera pole B6. Żeby czarne nie miały też możliwości zagrania hetman B6 i gdzieś po tej przekątnej tam nie stwarza konkretnego zagrożenia, ale jednak mimo wszystko jest taka opcja. No i tutaj ze mną, do tego momentu partia szła właśnie zgodnie z tym i mój przeciwnik mi zagrał teraz posunięcie D4. No teraz posunięcie D4 ma o tyle mniejszy sens, że... Znaczy, no jakiś tam sens ma oczywiście, bo broni tego pionka C3. No i tutaj nastąpiło po posunięciu D4, nastąpiło wieża G1. Tak zagrałem, bo to jest jeden z celów białych, żeby zagrać G4. Bo tak jak mówiłem,
Idealnym opcją by było ustawienie tych pionków na G5 i H6. Wtedy wszystko mamy wygrane. To znaczy każda końcówka, każda pozycja jest praktycznie wygrana. Możemy w ciemno. Jeżeli ustawimy pionka na G5 i H6, to zasadniczo jak nie podstawimy jakiejś figury, to możemy powiedzieć, że wygraliśmy. Także no, to jest taka optymalna sprawa, która na pewno nas tutaj bardzo by zadowoliła. Dlatego no, on tu zagrał skoczek H6, żeby nie dopuścić do posunięcia G4, no ale jednocześnie ten skoczek też niezbyt dobrze stoi na H6, no i teraz można prosto zbić na D4. Teraz już można, no bo teraz te nasze figury znacznie lepiej poprawiły się, szczególnie ta wieża się poprawiła, gdzie ona sobie stanęła na B1 i tam już trochę pilnuje. Ta wieża na G1 też, bo gdzieś tam przygotowuje to posunięcie, G4 gdzieś w powietrzu wisi. Zobaczmy sobie, bo to jest taka kluczowa pozycja, no po wieża B1. No mogę inaczej zagrać, tu jakaś partia była, w której czarny zagrał skoczek A5. Też całkiem sensowne się wydaje. Dopóki my nie bijemy, bo zobaczcie, niby wisi na C3, nie? Można przeszedł manem zbić na C3, no jest super, bo wzięliśmy pionka, mamy pionka więcej w pozycji i tak dalej. Tylko że ten pionek jest kompletnie bez znaczenia. My tego pionka nie musimy brać, bo my chcemy zagrać przede wszystkim to posunięcie G4, które tutaj, no w wielu wypadkach, jeżeli uda nam się zagrać G4, to można powiedzieć, że no strategicznie wygraliśmy, a jeszcze tak jak mówię, jak G5 się uda, no to już w ogóle będzie super. Dlatego czarne muszą bardzo szybko coś kombinować, żeby do tego nie dopuścić. Tu cel tego ruchu jest taki, żeby zagrać skoczek C4 i gdzieś tam może w połączeniu z pionkiem na D4 pakować na E3. No dosyć długi plan, więc trudno powiedzieć, czy w tym wypadku będzie skuteczny, ale takie możliwości są. No dobra. I po skoczek A5 konsekwentnie my gramy wieża G1. Wieża G1 z idą posunięcia G4. I po skoczek C4 na przykład gramy ruch G4. No i osiągnęliśmy swój cel. Mimo że pozycja wygląda groźnie, to w tym wypadku no praktycznie nic nie grozi. I zauważmy, jeden goniec na F1, drugi goniec na C1, król na E1, figury, które nie zostały w ogóle ruszone od samego początku. Mamy 17 ruch. Dlatego ten wariant Hetman G4 we Francuzie jest takim zaprzeczeniem kompletnie różnych takich ogólnych zasad co do rozwoju debiutowego. No, tak się zdarza. Jeżeli warianty są forsowne, to tak się oczywiście zdarza. No, czarne jeszcze tutaj w tej partii, którą tutaj to była partia Edouard Romain z Żółkową, tu nastąpiło jeszcze Hetman C5 i teraz po prostu wichu na C3. Zobaczcie, jest fajny moment na to, żeby tego pionka sobie wziąć na C3 i po skoczek H4 nastąpiło wieża G3. Zobaczcie na koordynację białych figur, mimo że w dalszym ciągu dwa gońce, to jest, znaczy pozycja jest zabawna troszkę, aczkolwiek no, jest tutaj pionek więcej, to jest dosyć istotne, no jest para gońców. No a co ważne, jeszcze tutaj ten pionek, który ciągle będzie stwarzał zagrożenie. Tutaj ta inicjatywa czarnych się wypaliła. To nie są wszystkie, rzecz jasna, wszystkie warianty. To są tylko podane takie główne rzeczy, bo no, cały wariant jest bardzo mocno rozbudowany. Jeśli ktoś będzie chciał, można się tutaj pewnie troszeczkę w niego zagłębić. W ramach wykładów pewnie w Kings of Chess, czyli w ramach naszej działalności, będą prowadzone również przeze mnie wykłady dla naszych członków, więc podejrzewam, że różne takie sprawy będą troszeczkę bardziej omawiane. Na pewno będzie można, też będzie większa możliwość zadawania pytań i innych rzeczy. No ale oczywiście to, co Wam dzisiaj pokazałem, jest wstępem do tego, że spokojnie można grać ten wariant. Natomiast no, w drugiej części pewnie zajmiemy się ruchem skoczek F6, w trzecim posunięciu skoczek F6, dlatego że tam też jest sporo różnych forsownych wariantów. Nie tak dawno chyba Dawid Nawara właśnie grał
ten wariant biały skoczek F6, tam taki bardzo forsowny wariant, poszedł z ofiarą pionka. I tak jak mówię, no wariant skoczek C3 może się wydawać taki bardzo skomplikowany. Zobaczmy sobie pozycję wyjściową. Ten wariant skoczek C3, który daje dużo możliwości, bardzo dużo możliwości białym, ale jednocześnie też no, wymaga od nas pewnej nauki. No, nie wiem, czy wszystkim się będzie chciało. Szczerze mówiąc, ja wcześniej grałem, tak od razu mówię, wcześniej wiele lat grałem ruch skoczek D2, który też ma swoje plusy, też ma tutaj bardzo dużo zalet. Natomiast jak dla mnie jedynym minusem było to, że czarne mają to posunięcie w tym momencie C5. No i tam powstaje taka drętwa pozycja, którą ciężko się gra. No jeżeli, gdyby nie to, to pewnie zostałbym przy skoczek D2. W związku z tym, przerzucając się na skoczek C3, tą całą teorię jakąś, no może nie całą, ale większość tej teorii musiałem gdzieś tam jakoś przyswoić. Dlatego właśnie da się to zrobić. To nie jest coś, co jest trudne, ale da się to zrobić. No dobra, słuchajcie, mamy 102 łapki, więc nie wiem, czy w tym tygodniu będzie. Zobaczymy jeszcze, może tak, może nie. Wszystko jest tutaj przed nami. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wbić na Discord. Na Discordzie można też zadawać pytania odnośnie tego, co robiliśmy dzisiaj, więc tam bardzo często jestem aktywny, więc można sobie po prostu ewentualnie też tam uzyskać dodatkowe informacje. Nie są one limitowane, że tak powiem, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, można je zadawać u nas. Można też oczywiście w komentarzach pod dzisiejszym materiałem zadawać te komentarze. Zawsze czytam. Nie zapomnijcie o subach, jeżeli materiał się podobał. Dzwoneczkach, żeby następna transmisja została odnotowana u was i żebyście dostali powiadomienie. Ja za dzisiejszy wieczór wam dziękuję. Bardzo mi było was dzisiaj ponownie spotkać. No i mam nadzieję, że do usłyszenia i do widzenia wkrótce. Dzięki i na razie.